Witamy tutaj serdecznie panią wiceprezes Solidarnej Polski, panią Beatę Kempę, która tutaj z interwencją też przyjechała, aby wesprzeć Inowrocław i naszych mieszkańców. Oddaję głos kolegom. Celem naszego spotkania jest opisanie niekorzystnej sytuacji zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców powiatu inowrockiego, który liczy około 160 tysięcy mieszkańców, panującej w szpitalu powiatowym właśnie siedlujemy imienia doktora Łaszka. Sytuacja ta wynika poprzez wprowadzenie przez lecznicę programu działań zmierzającego do racjonalizacji kosztów. Program ten zakłada, że do marca obecnego roku pracę w publicznym zakładzie zdrowotnym w Inowrocławiu straci 65 osób, a likwidacji zostanie poddany jeden z najbardziej istotnych dla zdrowia i pacjentów oddziałów, mianowicie oddział rehabilitacyjny. Chcielibyśmy zauważyć, że nie możemy narażać zdrowia i życia mieszkańców powiatu inowrocławskiego, zabierając im oddział, który jest tak niezwykle dla nich ważny. Nie możemy również pozwolić sobie na likwidację 65 etatów, kiedy praca dla mieszkańców powiatu, w którym bezrobocie wynosi 25%, jest tak niezwykle ważna. W imieniu Solidarnej Polski w Inowrocławiu chcielibyśmy zauważyć, że takie działanie jest niedopuszczalne. Powiat, którego zadaniem jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, wynika to z ich działań z ustawy z 1994 roku, artykuł 4, punkt 1 oraz ochrona zdrowia mieszkańców. Władze powiatu działają na szkodę mieszkańców powiatu i wbrew interesowi. Fala zwolnień w trudnej sytuacji w inowrocławskich firmach, zamknięcie huty Irena powoduje znaczny wzrost bezrobocia, z którym powiat powinien walczyć i nie generować kolejnych fal zwolnień. Szanowni Państwo, jestem dzisiaj w Inowrocławiu, żeby wesprzeć naszych kolegów w walce z tym, co z tego co wiem, nie jest zbyt dobrze z tego powodu, że ludzie, którzy tutaj pracują, po prostu boją się o zwolnienie, boją się o swoje miejsca pracy, to jest naturalne, dlatego warto apelować w ich imieniu o rozsądne i przemyślane decyzje do przede wszystkim władz organu prowadzącego, czyli władz powiatu w tym przypadku, ale też do ministra zdrowia. Zamierzam skierować interpelację, czy to jest jego sposób na likwidację kolejek, mianowicie czy właśnie jego sposobem jest likwidacja, czy pozwolenie na likwidację miejsc pracy. Brnięcie w scenariusz Sawickiej pod tytułem przekształcanie w spółki, a potem te spółki poprzez to, że nadal finansowanie z NFZ-u jest takie, jakie jest, niezależnie jakie mamy szyld na ścianie budynku, małe, w związku z powyższym i tak mogą ulegać likwidacji, a więc później wyprzedaży tego majątku bądź rozparcelowaniu, nadal trwa i dziwię się każdoczesnemu samorządowi, który już wie, jak działają spółki na terenie naszego kraju, właśnie spółki, które powstały w wyniku owego przekształcenia, że dalsze samorządy na skutek tych doświadczeń brną w tego typu scenariusz. Tak się dzieje z tego, co widzę, jeśli idzie o samorząd inowrocławski. Likwidacja miejsc pracy, właściwie można powiedzieć blisko 10%, to jest bardzo duża likwidacja. Tutaj wskazany byłby interwencjonizm właśnie z powodu takiego, o którym powiedział kolega, że generalnie mamy w tej chwili wzrost bezrobocia w kraju, a już tutaj w powiecie również jest to odnotowywane. Dalej uważam za skandaliczną kwestię ograniczania zarobków niektórych grup zawodowych tutaj w tym szpitalu. Z tego co wiem, z tego co mi przekazano, i mam nadzieję, że się nie mylę, jest to prawda, jest to obniżka dla ratowników medycznych, czyli tej grupy, która działa na, można powiedzieć, najwyższym poziomie stresu i ta grupa, która zawodowa, która podejmuje pierwsze decyzje, które mogą stanowić o życiu bądź śmierci danego człowieka, szczególnie tego, który uległ wypadkowi. To jest po prostu moim zdaniem niedopuszczalne. Obniżanie funduszów, różnego rodzaju funduszów, które mają wspomagać te grupy zawodowe, które tak naprawdę i tak zarabiają najmniej, a zajmują się tym, co jest najważniejsze w obszarze życia każdego obywatela, czyli bezpieczeństwem zdrowotnym. Dlatego ja apeluję o rozwagę w tych decyzjach, żeby nie zapędzić się z tymi decyzjami zbyt daleko, bo pewne skutki będą nieodwracalne. Szpital to nie jest fabryka śrubek, spółka będzie musiała się bilansować i w tym momencie trudne przypadki mogą mieć problem, tak zwany problem z doczekaniem się na odpowiednie leczenie, na odpowiednią poradę. Część decyzji odnośnie
zamykania niektórych oddziałów i tak jest na terenie kraju w wielu miejscach, co jest oczywiście totalną patologią, co będziemy nagłaśniać, z czym trzeba będzie walczyć, to jest likwidacja pewnych oddziałów na rzecz kontraktowania jakichś innych jednostek, najczęściej prywatnych, które powstają nieopodal. Jeśli tak jest w Inowrocławiu, proponuję, żeby Państwo, dziennikarze przede wszystkim, jako ta czwarta władza, te rzeczy spróbowali naświetlić, no będzie rzeczą oczywiście skandaliczną i to będziemy monitorować. Zatem, Szanowni Państwo, apeluję do Pana Starosty, apeluję do organu prowadzącego, aby nie brnęli w scenariusz Pani Sawickiej, aby oszczędzili, bo 65 osób to są osoby wykwalifikowane, to jest 10%, blisko 10% załogi i uważamy, że w tym momencie można by się było jednak z troską pochylić nad tym, w jaki sposób uzyskać być może większy kontrakt, a nie jakby iść po najmniejszej linii oporu. A druga rzecz, o której Państwu chciałam tutaj w Inowrocławiu zakomunikować, myślę, że jest to bardzo dobre miejsce z różnych przyczyn, po ocenie również sytuacji politycznej powiatu inowrocławskiego. Solidarna Polska w dniu jutrzejszym, dzisiaj zakończyłam pracę ostateczne, postawiłam kropkę nad i nad projektem ustawy, który skierujemy jutro do polskiego parlamentu. Jutro zbiera się też klub parlamentarny, między innymi w tej sprawie. To jest ustawa o bezpośrednim wyborze starosty i marszałka. Uważamy, że nie może być tak, że starosta jest wybierany przez radę, marszałek jest wybierany przez sejmik. Uważamy, że są to tak ważne i tak kluczowe funkcje w życiu obywateli, szczególnie w tej Polsce lokalnej, że warto, aby tutaj również pomóc demokracji i aby takie osoby, które na przykład nie uzyskują mandatu społecznego, czyli poparcia społecznego, a uzyskują mandat od swoich kolegów, aby stanęły w szranki z innymi bardzo dobrymi kandydatami i aby obywatele mieli możliwość wyboru bezpośredniego starosty. W naszej ocenie te kilka innych jeszcze elementów dotyczących kodeksu wyborczego, które będą przedstawione w dniu jutrzejszym na konferencji w Warszawie, które już dzisiaj zapowiadam w Inowrocławiu, pomogą naszej polskiej demokracji, dlatego że w wyborach samorządowych bierze udział nie tylko samorządowych, bo do organów innych, takich jak Sejm czy Senat, bierze udział już poniżej 50% uprawnionych do głosowania i dlatego uważamy, że takimi rozwiązaniami legislacyjnymi możemy spowodować to, że ta frekwencja się poprawi i wtedy możemy mówić o tym, że w Polsce zacznie funkcjonować demokracja i być może nie będą podejmowane takie decyzje jak dzisiaj, bo krótko mówiąc, panowie będą musieli się liczyć ze skutkami takich decyzji, bo one mogą skutkować takim, a nie innym odbiorem społecznym. Dziękuję Państwu bardzo. Oczywiście prosimy o pytania. Jeszcze tylko dodam, że temat będzie monitorował Edward Kupkowiak, nasz radny powiatowy Solidarnej Polski, a w przyszłym tygodniu Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej Rady Miejskiej na mój wniosek będzie też tym tematem się zajmowała i miejmy nadzieję, że ten temat też trafi na sesję Rady Miejskiej, ponieważ to jest też temat dotyczący miasta. Jeśli są jakieś pytania, to proszę. Pani poseł. Piotr Wokna, Radiejowska. Maciej mówi tu o konkretnych działaniach. Pani przyjazd, mówiła Pani, to interwencja. To tylko to spotkanie, bo organem prowadzącym jest starosta Pani Jasłownik. Krok miała się ze starostą. Macie umówione spotkanie? Nie znam Pana starosty. W związku z powyższym Pan starosta no nie przywitał się, ale to nie jest może kwestia kultury, może pan starosta nie wiedział, że ja tutaj przybędę. Zamierzam panie, jestem tutaj też w innych sprawach, czysto sprawach politycznych i partyjnych i nie tylko, też będzie w innym mieście za chwilę spotkanie z przedsiębiorcami, z rzemieślnikami, z tą kolejną grupą zawodową, z którą współpracujemy. W związku z powyższym, ponieważ tutaj ten problem był mi zaznaczany i umówiliśmy się już na ten przyjazd, ja zamierzam wymienić się korespondencją. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wszelkie decyzje należą do organu prowadzącego, ale jeśli można skierować taki apel, aby jednak pochylili się nad tym i jak gdyby nie ulegali temu czarowi, który roztacza minister zdrowia, czy tak jak powiedziałam, wpisuje się w plan pani Sawickiej, aby jednak przestrzegamy te organy, żeby tego nie czynić. Powiem tak, jest to możliwe,
Dlatego, że takie przekształcenie tak naprawdę niczego nie daje. Dopóki nie będzie, i przed tym przestrzegam samorządy, dopóki nie będzie, nie zmieni się optyka myślenia ministra zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, bo trzeba tu jasno powiedzieć, i nie zmieni się władza, która wreszcie spowoduje to, że albo Narodowy Fundusz Zdrowia zniknie, albo Narodowy Fundusz Zdrowia zacznie być wreszcie agentą, która będzie odpowiedzialna przed kimkolwiek za to, co robi, to nie liczmy na to, że jakiekolwiek przekształcenia, zmiany i tak dalej wpłyną na lepszą czy gorszą kondycję takiego szpitala. I dlatego, aby nie wylewać dziecka z kąpielą, nie tracić najlepszych kadr, taka jest prawda, doświadczonych kadr, żeby nie podejmować jak gdyby w tym pędzie tego typu decyzji. Ja na przykład nie rozumiem decyzji o likwidacji oddziału rehabilitacji. Przecież niemalże wszędzie, gdzie bywam, to te oddziały są oddziałami niezwykle rentownymi dla szpitali. Tak? Ja nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek szpital, przynajmniej tam, gdzie ja byłam, likwidował właśnie ten oddział, który jest właściwie taką kurą, która znosi złote jaja. Jeśli tutaj nie znosi, no to znaczy, że albo trzeba coś poprawić w funkcjonowaniu, albo trzeba domagać się od Narodowego Funduszu Zdrowia zwiększenia kontraktu, bo to naprawdę są oddziały, które cieszą się bardzo, bardzo dużym ogłoszeniem, bardzo dużym powodzeniem i dobrze, że Polacy dzisiaj na rehabilitację stawiają, bo to jest bardzo ważne również z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej. I stąd jak gdyby przestrzegamy, żeby nie ulegać temu dość fałszywemu czarowi i ministra zdrowia, i przede wszystkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie tędy droga, bo szkoda tych ludzi, którzy tutaj po prostu pracują. Czyli skonkretyzuję. Ja tylko dodam, że my jako struktury lokalne to już działamy w tym temacie, ponieważ komisja, która spotka się zdrowia, zaprosiła, wystosowała zaproszenia do władz powiatu i władz szpitala, aby wytłumaczyły tą sytuację, dlaczego ten oddział jest rehabilitowany. A już wielokrotnie okazało się, że starosta nie reaguje na jakiekolwiek wołania, czy z sali sesyjnej radnych, jak przygotowali interwencje w różnych tematach. I teraz też nie spodziewamy się pozytywnej odpowiedzi, a korzystając z obecności pani wiceprezes w regionie, chcieliśmy pomóc ten temat nagłośnić, bo dobrze zdajemy sobie sprawę, że ochrona zdrowia jest ważna. Jak można likwidować tak ważny oddział na terenie całego powiatu, bo obsługuje ponad 160 tysięcy osób, jak mówili koledzy.